Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego po raz 11 zorganizowała galę wolontariatu. Podczas spotkania w świetlicy wiejskiej w Czerlinie swoje nagrody wręczali także przedstawiciele gminy wiejskiej Tczew. Wolontariusze są wszędzie, pracują bez wynagrodzenia, poświęcając swój czas i zaangażowanie zarówno przy dużych, jak i mniejszych imprezach lokalnych i ogólnopolskich. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego w tym roku zaprosiła na 11. galę wolontariatu, by pokazać, jak ważną rolę w społeczności pełnią osoby angażujące się w tę formę działania. Na spotkaniu w Czarlinie doceniono nie tylko najaktywniejszych wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa wspomagające inicjatywy społeczne. Najpierw wręczono nagrody i wyróżnienia dla działaczy społecznych w gminie wiejskiej Tczew, która tę formę podziękowań wolontariuszom wprowadziła po raz pierwszy. Bardzo się cieszę, że jestem gospodarzem tej gali wolontariatu. Jestem uważam, że bardzo ważne. Stałem się z boku i patrzyłem, ile my mogliśmy stracić przez te 11 razy, nawet 10 razy. My jesteśmy pierwszy raz, ale ma 11 raz, tak. Ale myślę, że chcę przede wszystkim podziękować tym osobom nagrodzonym, utróżnionym. To jest bardzo ważne dla społeczności lokalnej, że te osoby się udzielają i myślę, że z roku na rok będzie tego coraz więcej. Wolontariuszem roku został Paweł Kasiarz. Inicjatywą roku obchody 730-lecia Śliwin, a firmą przyjazną wolontariuszom JK Kompany Jakub Kukuła. Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia w ramach 11. Powiatowej Gali Wolontariatu. Wolontariuszem roku została Maria Nowaczek. Doceniono także grupy wolontariuszy Young Heroes, wolontariat opiekuńczy przy Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie i klub aktywnych przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie. Instytucją przyjazną wolontariuszom zostało Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, animatorami roku Barbara i Zygmunt Rajkowscy. Powiat docenił także obchody 730-lecia Śliwin jako inicjatywę roku oraz JK Kompany Jakub Kukuła jako firmę przyjazną wolontariuszom. Nagrodzeni nie kryli wzruszenia i radości. To jest niesamowite, że tak naprawdę wolontariat łączy ludzi i sprawia, że my mamy bardzo wiele różnych kontaktów. To jest niesamowite, serdecznie wszystkim Państwu gratuluję. Myślę, że wszystkim się już teraz brawa należą jeszcze raz. Dziękuję bardzo Zygmunt Tobie, że mi ciągle pomagasz. Nieraz różnie bywało. Cieszę się, że na mojej drodze stoją ludzie dobrzy, fajni i możemy stworzyć naprawdę fajne rzeczy, wspólne dobro. Dziękuję bardzo. Nasze życie ludzkie jest warte tyle, ile możemy dać drugiemu człowiekowi. A najpiękniejsza część życia naszego właśnie ludzkiego to może małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości. Chciałabym serdecznie zaprosić osoby, dla których warto podejmować takie działania. Moje dzieci kochane, Young Heroes, Julka, Daria, chodźcie tutaj do mnie. Jestem ogromnie wzruszona, że właśnie w tym roku stajemy tutaj już razem i te nagrody odbieramy jakby grupowo, bo jakby jesteśmy grupą, także jestem naprawdę przeszczęśliwa, że właśnie teraz jesteśmy. Każdy bez plerenej supermocy może zostać bohaterem i właśnie jesteśmy w miejscu, które po prostu jest przepełnione tymi bohaterami, którzy każdego dnia pokazują, że wystarczy naprawdę mała rzecz, żeby tym bohaterem zostać. Także gratuluję wszystkim z Was, że właśnie tymi bohaterami jesteście na co dzień. Galę uświetnił występ Przemka Radziszewskiego. Podziękowania w imieniu powiatu tczewskiego dla wszystkich wolontariuszy złożył Marek Modrzejewski, przewodniczący Rady Powiatu. Zobaczcie, wolontariusze są wszędzie. Na wsi, w małym miasteczku i w dużym mieście. W prywatnym domu, w firmie, w instytucji publicznej i przy samorządzie. Są bardzo młodzi i umiarkowanie młodzi. Wszystkich łączy to, że działając z potrzeby serca,
gdzieś w najbliższym otoczeniu. Ale tak naprawdę te pojedyncze działania razem składają się na rzecz niezwykle wielką. Bo macie swój niezaprzeczalny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Wolontariuszem może być każdy. Wystarczy chcieć się zaangażować, by wspólnie działać na rzecz dobra wspólnego, czyli wszystkich nas.